Vedia A10 to według producenta pierwszy dostępny w sprzedaży odtwarzacz zaprojektowany i wyprodukowany przez polską firmę. Vedia A10 na pierwszy rzut oka robi pozytywne wrażenie. Niewielkie rozmiary, czarna, matowo-błyszcząca obudowa, a także ukryty za szybą wyświetlacz OLED sprawiają, że urządzenie wygląda bardzo elegancko. Całość waży niewiele, bo tylko 46 gram. Obsługa odbywa się za pomocą joysticka oraz trzech przycisków z boku obudowy. Wspomniany już wyświetlacz OLED jest bardzo czytelny, nawet w bardzo słoneczne dni, co ułatwia nam też jego regulowany kontrast. Prezentowany model posiada 8 GB oraz może obsłużyć aktualne karty SDHC do 16 GB, co daje nam olbrzymią ilość miejsca na utwory, nawet w najwyższej jakości. Bardzo przydatnym rozwiązaniem jest to, że odtwarzacz posiada dwa wejścia na słuchawki, co pozwala na jednoczesne słuchanie muzyki we dwoje. Vedia A10 zaskakuje ogromem możliwości, a najważniejsze z nich poza oczywistym odtwarzaniem muzyki to wbudowane radio z możliwością nagrywania audycji, transmitter FM, 6 predefiniowanych equalizerów plus 2 użytkownika, system polepszania dźwięku SRS WOW HD, możliwość odczytu plików TXT oraz dyktafon. Ponadto istnieje wiele innych ciekawych funkcji, o których użytkownik może się dowiedzieć z dołączonej polskiej instrukcji. Ładowanie może odbywać się za pomocą kabla USB podłączonego do komputera lub poprzez dołączoną ładowarkę sieciową. Szacowany czas pracy producenta wyniósł do 60 godzin, lecz realny czas ciągłego odtwarzania wyniósł około 30 godzin. Jakość dźwięku powinna zadowolić większość amatorów odtwarzaczy MP3, a dodatkowe walory podnosi wspomniany system SRS WOW HD. Vedia A10 to odtwarzacz posiadający imponującą ilość funkcji zamkniętych w zgrabnej obudowie. Jeżeli potrzebujesz rozbudowanego odtwarzacza MP3 z możliwością podłączenia dwóch zestawów słuchawek, to A10 staje się wartym uwagi wyborem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wideotesty.